Rozpoczęliśmy wczoraj Wielki Post, i dzisiejsza Ewangelia, zresztą wszystkie Ewangelie, które będziemy słyszeć w tym poście, nawiązują do naszego życia, nawiązują do tego, do czego nas Chrystus zaprasza. Dzisiaj takie dwa określenia, które jakoś mnie szczególnie zatrzymały. To pierwsze: yy, niech co dnia, każdego dnia bierze swój krzyż. Każdego dnia i swój. Każdego dnia. Tak sobie myślę, że Chrystusowi może dzisiaj chodzić o to, abyśmy brali ten krzyż swojej codzienności, krzyż każdego dnia. Nie tylko że codziennie, ale żebyśmy brali ten krzyż, który nas spotyka każdego dnia. Mamy różne krzyże. To może być na przykład chora żona, która leży w domu, a od której uciekamy, albo mąż, który ma jakieś problemy, na przykład z alkoholem, albo nasza praca, w której się nie przykładamy. Które nie lubimy, albo osoby, których nie, nie akceptujemy, to jest ten y, każdy dzień naznaczony krzyżem, od którego bardzo często właśnie uciekamy. A drugie określenie to jest ten swój krzyż, żeby brać swój krzyż. Myślę, że to jest ważne, dlatego że my wolimy brać cudze krzyże, czasem łatwiej nam komuś pomagać niż załatwiać sprawy, które mamy tak naprawdę obok siebie. Łatwiej nam pomagać ludziom potrzebującym, a w domu mamy sprawy nierozwiązane, mamy jakieś nieprzebaczenie, nie potrafimy się godzić ze swoimi bliskimi. Łatwiej nam jest wyciągać rękę do obcych i brać czyjś krzyż, niż tak naprawdę zająć się tym, co jest obok nas każdego dnia, czyli nasza codzienność, to co nas spotyka, i swój krzyż, czyli to moje życie. Które jest. To jest bardzo trudne, dlatego że dzisiaj też pierwsze czytanie, warto do niego zajrzeć. Mówi nam dzisiaj yy, Księga Powtórzonego Prawa życie i śmierć. Wybieraj, co chcesz, chociaż wiemy, do czego nas Pan zaprasza, ale nam jakoś tak przedziwnie się narobiło w naszym życiu, że my w śmierci widzimy życie, a w życiu widzimy śmierć, że czerpiemy życie z tego, co jest śmiercią, tam się. Gdzieś w to wchodzimy, chociaż widzimy, że to w rezultacie nie daje nam nic dobrego i odwrotnie. To tam, gdzie jest życie, uciekamy od tego, od Chrystusa, od Kościoła. Wielki post jest czasem, który chce odwrócić wszystko, żeby wszystko było w porządku, żebyśmy zobaczyli, że śmierć to śmierć, a życie to Chrystus.